Hej Kasiunka. Kolejny czas na test aplikacji Random Autica. Jestem tutaj właśnie ze zwyczajnej 50. Ale pokaż mi, gdzie jesteś. Tak jakoś się nam tutaj układa, że się często spotykamy, codziennie. Jestem tutaj nad Stawami tutaj, gdzie on też często kręci filmy. Nasze polskie, śląskie Mazury. Na śląskich Mazurach, tak. I tak po ustawieniu aplikacji Random Autica, no prowadzi nas, że mamy iść tutaj stąd jeszcze jakieś 600 metrów w tamtą stronę. No to co? Idziemy, zobaczymy co tam jest, co nam będzie na nas czeka. Ale już mam ciąstawkę. Wiesz. To skóra kurczę cierpnie. Dźwięki, te skrzypienie drzew. Słyszałeś? O. Jestem wreszcie. Wiesz, ja się już czuję pewnie, bo jest nas dwóch, nie? Ostatnio byłem sam i widzisz, nie widział jak się skończyło. Także oczywiście ta aplikacja Random Autica, no to jest dla ludzi też o silnych nerwach, także. Jeśli nie czujecie na siłach, czy dzieci absolutnie nie mogą z tego korzystać. A jak chcecie skorzystać i ten, to proponuję dobrego pampersa. Prowadzi? No jeszcze musimy iść prosto i potem w prawo. Żeby uderzyć w miasta? Ale wiesz, ta cisza, ten spokój troszkę nie przeraża, ani żadnej duszy. No tak się właśnie zrobiło, mówiąc wam krótko, bo tego nie słyszycie, ale tak strasznie głucho. Gdzieś chłodem zawiewa. I cicho w tym lesie. Chyba. I co teraz? No bo mam iść w lewo. O, pokazuje. Pokazuje, że jest kurczę coraz bliżej. Ty tutaj kogoś zażarło chyba. Tu leży koszulka. Ja twierdziłem. Ty, co chodzi? Jaki ryj. Szatański ryj. Kto to kudo tutaj zostawił? W takim miejscu w lesie? To jest jakiś znak. Powiem ci, że tu chłodem zawiewa. Tam jeszcze gdzieś jakieś psy szczekają. Aha. Ta koszulka się rusza. Mówisz, że się rusza, no ja też tak mówisz, się się przyglądam. Jo. Kurwa, jo! Jo, kurwa! Woo! Leci za nami!